Witamy szanownych Państwa. Jesteśmy po pierwszym głosowaniu nad wnioskiem o referendum w tej kadencji Sejmu. Przypomnę, że podobne wnioski padały także w poprzednich kadencjach Sejmu. Wtedy rządząca koalicja PO-PSL w pierwszym czytaniu odrzucała wnioski obywatelskie. Było ich kilka, przypomnę. Nawet nie dopuszczono do tego, aby pracowała nad tym komisja ustawodawcza. My, szanując głos obywateli, którzy w dobrej wierze zapewne podpisali te wnioski, skierowaliśmy dzisiaj poprzez głosowanie do dalszych prac w komisji ustawodawczej. Jednocześnie warto wskazać, że całkowicie nie zgadzamy się z tym, co mówił przedstawiciel wnioskodawców, pan Broniarz, który wcześniej milczał, gdy Platforma wraz z PSL-em likwidowały tysiące polskich szkół, gdy dziesiątki tysięcy nauczycieli traciło pracę, gdy Platforma i PSL wyrzucały historię ze szkoły, a opozycjoniści z okresu PRL-u głodowali, aby przywrócić nauczanie historii. Pan Broniarz nie poparł rodziców 1,5 miliona, gdy domagali się, aby Platforma i PSL pozwoliły im samym decydować, czy dziecko pójdzie do szkoły w wieku 6 czy 7 lat. My zachowaliśmy się zupełnie inaczej. Nie użyliśmy niszczarki, której używała Platforma i PSL, nie dopuszczając do jakiegokolwiek głosowania i dyskusji nad wnioskami obywatelskimi. Warto przypomnieć, że dzisiaj, gdy naprawiamy polską edukację, naprawiamy polską szkołę po tej katastrofie, po okresie rządów PO-PSL, mamy już efekty potwierdzone przez rodziców, chociażby przywrócenie możliwości rodzicom decydowania o wieku pójścia do szkoły zostało poparte przez prawie 90% rodziców, którzy pozostawili swoje dzieci w przedszkolach. Wbrew obawom dzisiejszej opozycji, samorządy praktycznie wszystkie podjęły już uchwały dotyczące sieci szkół. Dzieci i rodzice wiedzą więc, gdzie będą rozpoczynały naukę od 1 września tego roku. Wiedzą również, jak wyglądają podstawy programowe, a wydawnictwo oświatowe przygotowały 100-kilkadziesiąt projektów podręczników. Mimo tego, że wiemy, iż reforma jest gotowa, służy polskiej edukacji i młodym pokoleniom Polaków, zdecydowaliśmy o tym, aby w dzisiejszym głosowaniu, inaczej niż to robiła Platforma z PSL-em, poprzeć wniosek obywatelski i skierować go do dalszych prac zgodnie z ustawą o referendum i zgodnie z regulaminem Sejmu. Szanowni Państwo, szanujemy podpisy obywateli, dlatego nie odrzuciliśmy wniosku obywatelskiego w pierwszym czytaniu i skierowaliśmy go do dalszych prac w komisji. Szanujemy również instytucję referendum. Ale uważamy, że referendum powinno być narzędziem demokratycznym, a nie politycznym. A ten wniosek jest wnioskiem wybitnie politycznym. Dlaczego? Dlatego, że reforma stała się faktem i jest wdrażana. Samorządy dostosowały sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Dzieci i rodzice wiedzą już, do jakiej szkoły pójdą. Rodzice wiedzą, do jakiej szkoły będą uczęszczały ich dzieci. A co najważniejsze, Szanowni Państwo, to jutro, w dniu zakończenia roku szkolnego, uczniowie klas szóstych otrzymają świadectwa promujące do klasy siódmej. Dlatego uważamy, że opozycja wspierana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego po prostu chce zbić kapitał polityczny na wprowadzaniu chaosu i zamętu, na sianiu niepewności i straszeniu nauczycieli, rodziców, a także uczniów. I tutaj, Szanowni Państwo, także sama postawa pana przewodniczącego Broniarza. No cóż, w 1999 roku pan przewodniczący Broniarz stał na czele protestu przeciwko wprowadzaniu gimnazjów. W 2016 roku pan przewodniczący Broniarz stanął na czele protestu przeciwko likwidacji gimnazjów. Chciałoby się powiedzieć, że pan przewodniczący Broniarz jest bardzo konsekwentny w swoich poglądach. Zawsze na czele i zawsze przeciw. Szanujemy oczywiście głosy kilkuset tysięcy obywateli, którzy wnioskowali o referendum, ale warto zwrócić uwagę na to, że takie referendum już się w zasadzie odbyło. 31 marca bieżącego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego organizował strajk, w którym nauczyciele właśnie mieli
pokazać swój sprzeciw wobec reformy. I się okazało, że spośród 300 tysięcy członków związku zaledwie garstka przystąpiła do tego strajku. W skali całego kraju to było 11% szkół, jeszcze mniejszy odsetek nauczycieli. Czyli krótko mówiąc, nauczyciele pokazali, że akceptują założenia reformy, bo zresztą trudno nie akceptować reformy, która przywraca 4-letnie liceum ogólnokształcące, która przywraca 5-letnie technikum, która tworzy szkołę branżową oczekiwaną przez środowiska pracodawców, i tej reformy nie da się zatrzymać, ponieważ jest konieczna, żeby uzdrowić polski system oświaty.